Kapitan czego? Żeglugi szuwarowej. Kapitan żeglugi szuwarowej kot przedstawia. Kiedyś może nagra prawdziwe intro. Coś to kurczę blade. Ciężko wziąć. Jak zwilgotnieje, to zacina się strasznie ta suwklapa. Mam wrażenie, że poziom wody opadł. I kondycyjnie jestem beznadziejny, ponieważ to przytargałem, ten kawałek drewna, żeby kotwicę obciążyć, zaciążyć, żeby ona nie puściła, i byłem później strasznie zdyszany. I to dość długo. Co jest bardzo złym wskaźnikiem, no ale po miesiącu leżenia tylko w kabinie, no bo jak tu ćwiczyć by się dało, dla chcącego nic trudnego. No ale po miesiącu tylko leżenia, no to jest normalny, ale niedobry objaw. Trzeba się wziąć, choć troszkę poćwiczyć. Ale trzeba się też dostać do grudziądza. No i puścić ogrzewanie. Troszkę mży tutaj, jak widzę. Co mi się nie podoba. Dobra, zaraz coś na siebie założę. I płynę. Godzina 7. Tak wygląda miejsce, w którym stałem. Wysepka, zatoczka, kłoda drewna, którą przywaliłem, prawda, kotwicę, żeby nie puściła z piasku. O, zatoczka ciasna taka, ale własna. No już wiatr, niestety wiatr jest przeciwny. Tak wyglądają moje spodnie mokre. Gdzieś zapodziałem inną parę spodni, bo wiem, że miałem. Spodnie mokre. A ja, jak widać. Dobra. Wsteczny. Wyjście. I chodu. To powinno być chyba z drona sfilmowane. Mam nadzieję, że za rok już będę umiał to zrobić. Kurde, dlaczego ta woda nie spływa? Tylko krople takie zostają. Polerce. Dobra. O, bo później już... Grudziądzu, kot anteportas. No, prędkość na razie dobra, ale dlatego, że tam jest ostroga i ona hamuje. Zobaczymy, jak będzie z prądem. O, tutaj ta ostroga, którą minąłem właśnie. No i wychodzimy w główny nurt. Jeszcze jedno dotankowanie, no i będzie grudziądz. O, już tam widać wieżowce. Nadal to jest 8 km.
No, jestem w nurcie, 2,5 km na godzinę. Myślałby kto, że tak zasuwam. 4, nawet 4. Dziwne, nadal 2,7 km na godzinę. Kotwicę wyciągnąłem. Niom. No trudno. Żegnaj, benzynko. Trzeba jeszcze dodać gazu. Flip, flip. Nie, to jednak prąd tutaj jest taki. Bo prędkość względem wody jest normalna. 3,9 km na godzinę. No i dlatego przydaje się lok taki względem wody. Trzeba będzie jakiś chyba kupić, tylko cichszy. Coraz bliżej święta, znaczy się Grudziądz. No fajne są te wieżowce na wzgórzu. Mieszkałbym. Chociaż wolałbym w sumie własny domek. Z jakimś niedużym podwórkiem, choćby niedużym, może być duże. Na którym trzymałbym łajbę i ją remontował. Ale tam jest, aha, będzie prąd, żeby podłączyć nagrzewnicę. Grudziądz! 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 Kocur Anteportas! Ciekawe, czy mógłbym przepłynąć pod tamtym brzegiem, bo tam jest slip i czy tam jest wystarczająca głębokość. Chociaż tutaj wygląda tak trochę mieliznowato. No ale jeden slip, drugi slip. No dobra. Trochę mnie martwi, że ta barka stojąca na kotwicy, to ona już popłynęła, co wskazywałoby na wyższy poziom wody. Co ma związek z wysokością masztu i mostem do Mariny Grudziądz? Serio tak trudno wyhodować kogoś, kto będzie potrafił nacisnąć dwa przyciski? Co to jest? Tak trochę... Bo tu ostroga. No głębokość 8,5 metra. A tam coś się wystercza z wody. No i Marina Grudziądz. Znaczy wejście do Mariny Grudziądz. Będzie śmiesznie. Prace remontowe mostu trwają, co oznacza, że rusztowania obniżyły, że tak powiem, jego zdolność przelotową. No ale poprzednio przeszedłem, może i teraz przejdę. Tam
też trwają pod tamtymi przęsłami. A ja... O, tu już mam wejście do Mariny Grudziąc. Ja, wejście do Mariny Grudziąc i mielizna pół metra, garb taki tutaj, kurde. Naprawdę, mówiłem, że będzie śmiesznie, no mówiłem. Jasny gwint. No i teraz maszt. Dobra, luz. Dobra, potrzebuję kończyn i muzy. Podłączyłem do ładowarki, żeby był prąd. A, no i na razie się trzyma. 11,4, ale bywało i poniżej 10, nie? Jak siorbnęło. Więc, no zobaczymy. Aha, wentylator się nie obraca. E06, oż cholera jasna, no. No to wyłączam. Może to kwestia przewodów, które tam nie dopuszczają do końca prądu. Jejku, kejku. Trzeba bezpośrednio puścić. No, będę puścić. Ach, te poranki w miastach. No, jeszcze ten pył z remontu mostu, który tu wszędzie dociera i wszystko pokrywa, no ale... Dobra, wyruszam. Wiatr przeciwny niestety, paskudny. No, zobaczę, czy się gdzieś zatrzymam, żeby go przeczekać, czy... Nie wiem, czy może da się płynąć. No, zobaczymy. Jeszcze jedno o Grudziądzu. Mają tutaj specjalistyczny sklep z uszczelkami i łożyskami, więc kupiłem łożyska do wózka. I w wolnej chwili... Wczoraj o nich zapomniałem jakoś, jak tu wróciłem. I w wolnych chwilach je spróbuję zamontować. Więc tak. No i już wyruszam, już zwinąłem prąd i wszystko, więc pozostaje tylko uruchomić silnik i odcumować. Zatankowałem silnik. Nie zatankowałem. Trzeba było to cholera zrobić, zanim pojechaliśmy zakupić paliwo do kanistrów. Ajajaj, no dobra, trudno. Mam nadzieję, że starczy do Torunia przynajmniej. 100 km, jak wyliczyłem. Okej. Czym cię kciuki? No... Miejmy nadzieję, że przez noc ten poziom wody nie podskoczył. Bo bym się zdrzaźnił. Brrr, no wiatr paskudny. Mira Sofia. Sinto mirada, sigo sinto mirada. Mira Sofia. Como te mira. Za szybko. Hamujemy. Silnik na wstecznym. Dobra, luz. No i powolutku. Dobra, trzeba troszkę dodać jednak. Hopa i siup. Dobra, przechodzę. Ale czy antena przechodzi? Przechodzi. Okej. Okay.
normalnie smyranie antenką po dolnej powierzchni kładki. A jeszcze most przecież. No ale jak tu przeszedłem, to i tam powinienem przejść. No, przewidzieli takie wysokie poziomy wody. Bo tam widzicie te documowania, nawet z nierdzewki ładne. Ale takich niskich nie przewidzieli. Tu gdzieś jest wodowskaz, bo ktoś się pytał o stan na wodowskazie. I na wejściu ta słynna, znaczy słynna, mam nadzieję, że ją rozsławię, ta mielizna. Kurde, ale wiatr. Jo. Będzie ciężko. No i zaraz przydzwonię w mieliznę. O, i stoję. Nie stoję. Przeszedłem. Serio? Mielizna 50 cm na wejściu. A wodowskazu nie widzę. No dobra. Cut out. Jestem debilem i po prostu nie ma usprawiedliwienia żadnego dla tego, co zrobiłem. To nic. Po prostu jak można być takim kretynem? Znaczy można, widuje się na YouTubie mnóstwo ludzi, którzy są podobnymi kretynami. Zauważyłem, że na echosondzie, na czujniku jest jakiś, prawda, ten, no i roślinka. I zacząłem ją zdejmować, nie? Nie zwracałem uwagi, co, dokąd łajba płynie, a ta roślinka była totalnie upierdliwa. I łajba skręciła, a ja, debil, do entej potęgi nie patrzyłem, że skręca. Nie rozglądałem się, tylko się na tej roślince skupiłem. A ona nie chciała zejść, nie chciałem urwać sondy. No i mam teraz, kurczę blade, nowy kosz dziobowy mnie czeka. No, żeby to szlak jasny. A, w mordę. Dobra, spróbuję choć troszkę naprostować. A, ciekawe jak z delfinarą, bo przecież nią też przydzwoniłem. Chociaż prawdopodobnie to przydzwoniło tam wyżej, na górze, więc... No ale kosz dziobowy, no tu urwane, nowy kosz dziobowy. Ojejku. A wiatr wieje przepotężny. Przejście pod mostem, znaczy jak walnąłem po prostu, to poleciałem do tyłu i urwałem ten kompas. No wiatr jest przeciwny, przepotężny. Po prostu ten pod mostem jest tam główny nurt i jeszcze ci goście tam piaskują, więc to wszystko leci po oczach. Z trudem podpłynąłem pod prąd, naprawdę z trudem. Silnik jest dzielny, no ale to, co tu zrobiłem, no to już woła o pomstę do nieba i się do niczego nie nadaje, no. Kurde. Ojejku, mam nadzieję, że nie uszkodziłem rolera, ani nic takiego. Cholera jasna. Dobra. Spróbuję to odepchnąć i zejdę, czy tam delfinara jest w porządku. Nowiutka delfinara. No jest. Debil do entej potęgi. Bezmózg, po prostu bezmózgi debil. To ja. Delfinara też przekrzywiona, no widać. Tu jest większa szczelina i tam większa, nie? No ale pokład nie wygląda na rozwalony. Tym niemniej, próbując to naprostować choć trochę, no wyrwałem resztę. Nie ma już wchodzenia na pokład, trzymając się kosza dziobowego, bo to poleci. Tylko po
prostu... Jasny gwint. Ciekawe, czy ktoś filmował. Może zobaczę siebie na YouTubie. Dobra, płynę dalej. Cholera. O, to wszystko poleciało przy uderzeniu. Ciekawe, czy akumulator ocalał. A to od czego? Oj. Czy ja nie nabieram wody? A nie, to jest od tego. No, ale trzeba sprawdzić, jak napięcie na akumulatorze. 12,8 na razie. Okej. Oj, co tam w środku? Jasny gwint. Rano. Dobra, sprzątam i płynę dalej. Tylko muszę jeszcze wyciągnąć się troszkę na brzeg, bo mnie wiatr obraca. Ciekawe, od czego to jest. Jakby coś było przeszywane. No to są te ostrzeżenia, które daje jacht. Coś spadło i nie wiem z czego. A to może być ważne. Dalsze płynięcie w tych warunkach nie ma sensu. Prędkość od 1 do 2 km na godzinę. O. Tak więc wracam do tej zatoczki, w której stałem i się zastanowię, co dalej robić, bo to ma być dzisiaj cały dzień praktycznie, do 18. Jutro ma być luźniej. Ma być pół wiatr pojutrze, ale koło Bydgoszczy taki zachodni wiatr to oznacza, że będzie znowu w mordę. Tymczasem, o, tutaj jest odejście szlaku od lewego brzegu, czyli upłynąłem tyle co nic, bo już zawróciłem i płynę sobie w dół. Przemyślę sprawę, co robić dalej. W sumie myślałem, że będę w okolicach Tczewa, że z Tczewa skoczę, żeby pociągiem, żeby 8 dojechać do Radomia, znaczy na 8, czyli że będę 100 km wcześniej, czy tam coś koło tego, ale no teraz mnie tu przyblokuje na tydzień, więc cały zysk idzie w diabły. Zobaczymy. No a na tych obrotach i z tym wiatrem, nawet bez żagli, 11 km na godzinę z prądem płynę. No to spłynąłem z powrotem. Nie do tej samej zatoczki, bo ta moja, ta co była wcześniej, to jest gdzieś tam dalej. Tutaj raj. Cisza, spokój, ciepło. A tam wichura. No mógłbym jeszcze zrobić taki mykens, że przemykałbym się pod nawietrznym brzegiem, bo tędy płynąć to nie ma, nie? Tylko że ryzykuję mielizny, że jednak nie przejdę. No zostanę tu do jutra. Zobaczymy, co dalej. I później przeliczę czasy. I czy do Bydgoszczy, czy stąd. No jest jeden kłopot.
Po położeniu masztu nie ma go na czym położyć po prostu. Tam z przodu. Tia. Więc to jest bieda. Chyba, że tak stąd i wyjdzie na dolnej delfinarze. Albo tak gdzieś w okolicach. Kurde. No zobaczymy. Aha. A to, co się zastanawiałem, to jest, zdaje się, od moich spodni. Tutaj jest taka... O, takie coś i to się urwało. Dobra, pora sobie troszkę poleżeć. Szkoda, że nie w marinie grudziąc, bo bym mógł poskakać na skakance. A tu nie ma za bardzo nawet jak wyjść. Sądząc po drzewach tam, nadal dmucha. 16:30. Jeśli wierzyć prognozom, dmuchanie ma się skończyć o 18:00. Miałbym godzinę na płynięcie. Albo dwie. Nie wiem, czy się w ogóle stąd ruszać. Taka ładna zatoczka, zaciszna. Jak tu wpłynąłem, byłem zacumowany tam, do trzcin. Tia. Żydzi mają takie powiedzenie. Jeśli jakiś kłopot da się załatwić pieniędzmi, to nie jest kłopot, tylko to jest wydatek. Ale boli. Zwłaszcza taki wydatek, no bo to jednak spora kasa. Pójdzie na to. Maszt stoi, jak to powiedział jeden z widzów. Więc o tyle dobrze. Mam nadzieję, że ten jeden utrzyma. No tutaj drugi też jest. Trochę trzyma. Więc że sztag nie pójdzie. No, tak to walnęło i urwało. Cholera jasna. Nie wiem. No, dobra. To jeszcze poleżę przynajmniej z pół godziny. Poczytam. Ostatni tom, bo przeczytałem posłowie. Ostatni tom algorytmu wojny Michała Cholewy, syna znakomitego tłumacza literatury anglojęzycznej Piotra Cholewy, i obaj, czasami sam jego tata, czasami we dwóch, robili naprawdę znakomite prelekcje na zjazdach miłośników fantastyki, więc trochę drobny druk. A drobny druk się trudniej czyta, no ale docieram do momentu, w którym zaczyna się akcja. No dobra, godzina 17:30. O 18:00 spodziewany deszcz w tych okolicach. Zobaczymy, albo ucieknę, albo spłynę tu znowu. Godzina drogi to niedaleko. Zatankować i ruszać. Kurde, dlaczego ja wtedy nie użyłem... No to zadufanie w siebie, kurde. Ajajaj. Cholera. Przecież nawet jakby nie dał rady, to wysunięcie steru tego, tej sztycy, drążka, czego tam, powiedziałoby mi, że coś się dzieje. Dobra. Szable w dłoń i chodu. Mam śliczne palce Boga. A ja nawet jeszcze do godziny już płynę i nawet do tego mostu nie dotarłem. Znaczy, wszystko widać.
ale niestety wydaje się, że blisko, a do tego mostu to jeszcze tak ze 2 kilometry. Chyba idzie zapowiadany deszcz, sądząc po chmurze. Wiatr nadal jest wredny, chociaż trochę słabszy niż był. No jutro może będzie jakiś znośniejszy. Ale nadal nie będzie dobrze. Na szczęście save pointa mam już za sobą kolejnego, czyli Grudziądz. Nawet jak... No pomijam sytuację, gdy przedziurawię łajbę. Ale nawet jak mi się silnik zepsuje, oby nie, no to wezmę i spłynę na żaglach do Grudziądza.